POHP to przewlekła obturacyjna choroba płuc. To jest choroba, która prowadzi do permanentnej destrukcji płuc. Najprawdopodobniej w następnym dziesięcioleciu ona będzie na trzecim miejscu, jeśli chodzi o przyczyny zgonów u ludzi na świecie. Także jest to bardzo ważna choroba. Takim wiodącym objawem jest duszność i kaszel. Kaszel jest, powiedzmy, bardzo uciążliwy, natomiast duszność jest taka, jest tym objawem, który skłania chorego do tego, żeby udał się do lekarza. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest w pewnym sensie, można powiedzieć, troszkę niedoceniana, dlatego że ona, ponieważ przebiega w sposób skryty, jest rzadko diagnozowana, większość chorych chorujących nie wie o tym, no nie jest uznawana za coś, za istotną chorobę. Natomiast okazuje się, że w takich statystykach prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia, ta choroba niestety pnie się po drabinie tych medycznych zabójców na świecie. Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc polega na podawaniu leków wziewnych, które rozkurczają drogi oddechowe. Programy badawcze dotyczące przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w ostatnich latach skupiły się na nowoczesnych, ultradługo działających lekach rozkurczających oskrzela. To są leki z grupy beta-2 mimetyków i leków antycholinergicznych. W Polsce choruje na tą chorobę około 2 milionów ludzi, z czego tylko 20% wie o tym, że choruje. 80% nie wie o tym, że choruje. Co roku umiera około 15 tysięcy ludzi w Polsce, czyli wymiera no całkiem pokaźne miasteczko.